Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wykonać taką oto dziurastą bluzeczkę. Bluzeczkę to nazwałam striped holes, czyli pasiaste dziury. Wykonałam ją z dwóch takich kolorów, natomiast ja użyłam włóczki bambusowej, taką miałam, takie resztki, parę motków białego, parę motków szarego, natomiast jest to włóczka, która nie jest dostępna w Polsce, ponieważ jest to włóczka, która jest robiona specjalnie dla Aldi i w Wielkiej Brytanii. Natomiast Wam serdecznie polecam wykonać taką bluzeczkę z bawełny. Również może być to wykonane z bambusa na druty 4 mm. Ta włóczka jest przeznaczona na druty 3-3,5, natomiast ja robiłam ją na drutach 4 mm, żeby te oczka były troszkę większe i ta bluzeczka była taka lejąca się. Jeżeli chodzi o włóczki, ja bym Wam poleciła na przykład włóczkę Drops Bell. Ona jest to mieszanka włóczki bawełny, lnu i bodajże wiskozy. Jest ona bardzo przyjemna dla skóry i też będzie taka fajna lejąca się. Może być też Drops Safran, Drops Cotton Light. Oczywiście proszę nie mylić, że reklamuję Wam tutaj włóczki Dropsa, nie mam nic wspólnego z Dropsem. Po prostu pracuję na takich włóczkach, więc najczęściej polecam właśnie te, które znam. Do wykonania tej bluzeczki użyłam drutów, na ściągacze użyłam drutów o rozmiarze 3,5 mm. Natomiast do wykonania całej reszty użyłam drutów 4 mm. Ja Wam teraz będę pokazywać, jak zrobić tę bluzeczkę na moich takich o dwóch włóczkach, które zawsze używam. Zanim oczywiście do tego dojdę, zaproszę Was serdecznie na moją grupę na Facebooku Gosia Paluch, projekty na szydełku i na drutach. Oraz do zasubskrybowania mojego kanału, bądź pozostawienia po sobie jakiegoś śladu w postaci lajka. I teraz tak, przechodząc do dziergania tej bluzeczki. Ja tę bluzeczkę wykonałam na rozmiar M. Jest ona troszkę, można by powiedzieć, oversize'owa, bo na pewno zmieściłby się rozmiar L. Jest ona zrobiona szeroko tutaj i krótko, żeby ukrywała pewne mankamenty urody, natomiast nie była jakaś ogromnie wielka. Na ten rozmiar M nabrałam 112 oczek. Aha, jeszcze zmierzę Wam tą bluzeczkę, żebyście wiedziały, jak duża ona jest, jak szeroka pod pachami. Moja bluzeczka od pachy do pachy ma, już Wam mówię, ile centymetrów. Czyli tak, od jednej pachy do drugiej na płasko ma 60 cm. Także jest tutaj dość szeroka, więc nawet biust 120 w nią wejdzie. Natomiast zamierzenie tej bluzki było takie, żeby ona była luźna, nie przylegająca do ciała i tak jak mówiłam już wcześniej, żeby zakrywała pewne mankamenty urody. Powiem Wam jeszcze, jaką ma długość. I jest ona na 47 cm. Także jeżeli chcecie taki sam rozmiar, to dziergajcie razem ze mną, natomiast spokojnie można powiększać ten rozmiar, nie wiem, ja mam 112, więc można powiększać ten rozmiar o co 4 oczka sobie, o 4 oczka powiększać. Więc nabieramy sobie, tutaj nie ma znaczenia w zasadzie, ile tych oczek będziecie miały, bo te dziurki można sobie dopasować do Waszego rozmiaru bez problemu. Czyli nabieramy 112 oczek. Ja Wam pokażę, jak ja to robię. Na dłoń tutaj kładę sobie, tutaj odkładam sobie jakąś tam długość niteczki. Z tej strony mam kłębuszek. I tak, tu mam kciuk, kładę sobie nitkę na dłoni, owijam wokół kciuka, a następnie wokół palca wskazującego. Te nitki trzymam sobie tutaj i zobaczcie, tutaj mam taką przestrzeń, taką dziurę tutaj mam w środku. I co ja robię? Wbijam się w tą dziurkę, łapię sobie nitkę od palca wskazującego i przeciągam znowu przez tą dziurkę.
i mam pierwsze oczko. Znowu kciuk idzie z tej strony i znowu od środka łapię nitkę od palca wskazującego i przeciągam. I jeszcze raz. I w ten sposób nabieramy sobie 112 oczek. Kiedy mamy już nabraną odpowiednią ilość oczek, przerabiamy te oczka jako ściągacz. Zobaczcie, ściągacz tutaj tej bluzeczki. To jest oczko prawe, oczko lewe. I przerabiamy oczywiście na tych drutach 3,5, tych mniejszych, żeby ten ściągacz był troszkę bardziej ściągnięty. I co robimy? Po prostu oczko prawe, lewe. Prawe i lewe. Ja będę tą babciną metodą robiła, bo większość z Was nie lubi tych oczek lewych, więc będziemy sobie w ten sposób przerabiać. Wtedy będziecie wiedziały, jak robić te dziurki również metodą babciową. Czyli po prostu lecimy sobie oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe i tak cały rząd. Aż dojdziemy sobie do końca, czyli oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. Już mamy rząd pierwszy zrobiony, rząd drugi wyglądał dokładnie tak samo. Musimy przerabiać tam oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli tam, gdzie mamy prawe oczko, tam przerabiamy je na prawo. Tam, gdzie mamy lewe, tam na lewo. I tak lecimy sobie naszym ściągaczem. Prawe, lewe, prawe, lewe. I ten ściągacz wykonujemy na wysokość około 14-16 rzędów, więc ja już nie będę robiła tych 16 rzędów, natomiast Wy robicie sobie około 14-16 rzędów tego ściągacza. Zobaczcie, żeby on był taki mniej więcej długi. I następnie po ściągaczu przejdziemy już do naszego wzoru. Wzór jest banalnie prosty, więc ja Wam pokażę tylko w zasadzie dwa pierwsze paski, a następnie będziecie już dziergały same. Po tych paskach przejdę już od razu do dekoltu, żeby Wam w skrócie pokazać wszystko, jak i co robimy. Ja sobie skończę ten rząd i za chwilę pokażę Wam, co robię dalej. Jeśli Wasz ściągacz już ma około te 16 rzędów, zmieniamy sobie druty na pół milimetra większe. W Waszym przypadku będzie to 4 mm. Oczywiście, jeżeli już użyjecie sobie innej włóczki, to dostosujcie sobie druty do swojej włóczki. Natomiast pamiętajcie, żeby po ściągaczu po tych 16 rzędach zmienić sobie na większe. No i co? I teraz zobaczcie. Moglibyśmy od razu przejść po tym ściągaczu, nie patrzcie tutaj, że ja mam taki kawałek, powiedzmy, że u mnie jest już te 16 rzędów. Moglibyśmy przejść od razu do zmiany koloru, natomiast byłaby ona tutaj widoczna, szczególnie na lewych oczkach, byłyby tutaj te białe paski, których ja strasznie nie lubię. Więc po ściągaczu zrobimy sobie dwa rzędy zwykłych oczek. Czyli teraz na prawej stronie zrobimy sobie wszystkie oczka prawe, a na lewej zrobimy sobie wszystkie oczka lewe, wciąż jeszcze z tego koloru podstawowego, z tego, z którego robiłyśmy ściągacz. Dopiero po tych dwóch rzędach przejdziemy sobie do zmiany koloru. Czyli tak, teraz pierwszy rząd po ściągaczu będą to oczka prawe, a drugi rząd oczka lewe. Już prawą stronę przerobiłam sobie na prawo, teraz mam lewą stronę i lewą stronę przerabiam na lewo. Zwróćcie uwagę, że ja oczka brzegowe również przerabiam. Później łatwiej mi będzie zszywać boki bluzeczki. I dzięki temu uzyskam taki szef niewidoczny. Pokażę Wam. Zobaczcie. Tutaj była zszywana moja bluzeczka. Praktycznie szwu nie widać. Dopiero jak się rozciągnie, to widać, że tutaj było szycie. Natomiast tak, nic nie widać. I tu jest tylko taki, o, szefek. Widzicie? Tutaj nie widać zszycia.
Także dlatego przerabiam sobie oczka brzegowe również, natomiast jeżeli Wy używacie jakiejś innej techniki do szycia części elementów sweterków, to róbcie to oczywiście po swojemu. A ja przypominam, teraz jesteśmy na lewej stronie i wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Po skończeniu tej lewej strony, zobaczcie, przechodzimy już do wzoru. Czyli będziemy przechodzić teraz już do koloru białego. U mnie jest to różowy. Możecie sobie oczywiście przywiązać tą niteczkę do tego. Ja w sumie sobie przywiążę, bo to jest tylko takie na, żeby Wam pokazać wzór. Natomiast normalnie bym sobie po prostu tylko przyłożyła tą nitkę, a później chowałabym ją w robótkę. Wy możecie robić oczywiście tak, jak Wam najbardziej odpowiada. No i co teraz robimy? Teraz, kiedy mamy już nowy kolor nitki, przechodzimy, uwaga, do wzoru. I robimy go w ten sposób. Przerabiamy pierwsze trzy oczka na prawo. Raz, dwa i trzy. Następnie robimy narzut i dwa oczka. Po prostu wbijamy się w te dwa oczka tutaj do środka, w te dwa oczka. Przerabiamy je na prawo. I znowu raz, dwa, trzy oczka na prawo, narzut i dwa prawe razem. Czyli wbijamy się w te dwa oczka i przerabiamy je razem na prawo. I znowu trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy, narzut i dwa oczka razem przerobione na prawo. Wbijamy się w środek tutaj w tych dwóch oczek. I tak wygląda nasz pierwszy rząd wzoru. I tak cały ten rząd do samego końca przerabiamy. Powtarzam, raz, dwa, trzy prawe, narzut i dwa oczka prawe razem. I znowu, raz, dwa, trzy prawe, narzut i dwa prawe razem. Tak wygląda ten rząd. W przypadku, kiedy na przykład dojdziecie do końca i okaże się, że tutaj na przykład przedostatnie oczko ma być narzutem, nie róbcie tego narzutu, bo później będzie tutaj przy zszywaniu ciężko Wam zszyć, bo tu będzie wtedy taka dziura. Tutaj wtedy zostawiajcie sobie i nie róbcie tych narzutów. Tylko miejcie na uwadze to, że jak zrobicie narzut, to musicie zamknąć dwa oczka, ponieważ wtedy będziecie miały nierówną ilość oczek w rzędzie. Także powtarzamy, trzy oczka prawe, narzut i dwa oczka razem do końca rzędu. Widzimy się na lewej stronie. Mamy zrobiony już ten rząd, to teraz przerabiamy pięć rzędów zwyczajnie jerseyem. Czyli na lewej stronie już będzie pierwszy nasz rząd i tak pięć rzędów przerabiamy sobie zwyczajnie oczka prawe na prawej stronie, oczka lewe na lewej stronie, czyli jersey. I tutaj na lewej stronie zwróćcie uwagę, że narzuty również, zobaczcie, tu mam narzut, również przerabiamy na lewo. Czyli cała strona na lewo i teraz robimy 5 rzędów zwyczajnie jerseyem. To jest już pierwszy i później jeszcze 4 rzędy oczek prawych na prawej stronie i oczek lewych na lewej stronie. Czyli to jest rząd pierwszy i 4 musicie jeszcze zrobić. Spotkamy się, jak zrobimy te 4 rzędy. Teraz, kiedy przerobiłyśmy już te 5 rzędów, teraz będziemy przechodziły już do tego rzędu, gdzie mamy tak jakby drugi rząd naszych dziurek. Te dziurki muszą znajdować się, zobaczcie, tutaj pomiędzy tymi dwoma, więc troszeczkę inaczej będziemy je dziergać i będziemy zaczynały od, tylko początek będzie od 4 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie, zobaczcie, od razu będziemy zamykały sobie dwa oczka na prawo, narzut i tym razem już trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy i zamykamy dwa oczka na prawo i narzut. Raz, dwa, trzy, dwa oczka na prawo i narzut. I raz, dwa, trzy, dwa oczka na prawo i narzut. I w ten sposób przerabiamy cały ten rząd. Rząd tych drugich dziurek. 3,
dwa oczka na prawo i narzut. I po tym rzędzie raz, dwa, trzy, dwa oczka na prawo i narzut. I po tym rzędzie znowu będziemy przerabiały sobie pięć rzędów zwykłego jerseyu. Ten kawałek od jednej dziurki do drugiej to jest pięć rzędów jerseyu. Licząc oczywiście, jak już zaczniemy od strony lewej, pięć rzędów. I następnie wrócimy i będziemy robiły trzeci rząd naszych dziurek. No i teraz już jesteśmy tutaj, czyli w tym miejscu, gdzie będziemy robiły trzecie nasze dziurki, trzeci rząd naszych dziurek. No i tutaj robimy dokładnie to samo, co robiliśmy tutaj na samym początku. Czyli robimy trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy oczka prawe. I tutaj był pierwszy narzut, a później dwa oczka razem na prawo. I znowu raz, dwa, trzy oczka prawe, narzut i dwa razem na prawo. I tak cały rząd. Trzy oczka prawe, narzut, dwa razem na prawo. I wykonujemy ten rząd do końca. Następnie zrobimy sobie rząd oczek lewych na lewej stronie i będziemy zmieniały już kolor na ten nasz kontrastowy, na inny, na ten nasz paseczek kolejny z innym kolorem. Ten kolor, który... O Jezu, się zapędziłam. Ten kolor, który w tym momencie przerabiam, nie przemawia do mnie kompletnie. Nie lubię połączenia fioletu z różem, no niestety. Jest taki jakiś mdły, takie połączenie strasznie mdłe. Raz, dwa, trzy. No i po tym właśnie rzędzie oczek lewych przejdziemy sobie do nowego koloru. Po skończeniu tego rzędu z narzutami, z naszymi dziurkami, przerabiamy lewą stronę i tylko tą jedną lewą stronę, czyli ten jeden tylko rząd. I za chwilę będziemy zmieniać kolor. Nie przerabiamy już w tym momencie pięciu rzędów, tylko właśnie ten jeden lewy rząd na lewej stronie i za chwilę zmieniamy kolor. Dobra, ja już mam lewą stronę zrobioną i zobaczcie, zmieniamy sobie teraz kolor. Ja mam tutaj ten fioletowy. Która to jest ta nitka tu? Zobaczcie, możemy sobie ten kolor po prostu tutaj przełożyć i obwinąć go tak tą nitką, żeby nam się tutaj nie plątał, ale możemy sobie też i uciąć tą nitkę i przywiązać do tej, żeby tutaj nie było tych pasków. Widzicie? Bo ten pasek będzie tutaj wtedy przez całą długość naszej bluzeczki, więc można sobie to uciąć, a później chować sobie te nitki w robótce, tak jak ja to zrobiłam w tym sweterku, w tej bluzeczce. Zobaczcie. Ja sobie ucinałam te nitki i chowałam je później tutaj w robótce. Zobaczcie, żeby mi ta nitka się tutaj nie ciągnęła nigdzie. Zarówno z jednej, zobaczcie, jak i z drugiej strony nitki są pochowane po prostu w tym szewku. Ja Wam później jeszcze pokażę, jak ja chowam te nitki. Zobaczcie, wszystkie tutaj były ucinane i później pochowane. Co prawda jest to trochę więcej roboty, ale nie plączą nam się tak tutaj te nitki. W związku z tym, że ja ten kawałeczek robię tylko, żeby Wam pokazać, jak to się robi, więc nie będę cięła nitki, bo to jest moja nitka do właśnie pokazywania Wam różnych projektów. A Wy już zdecydujecie, czy będziecie sobie przeciągać tak tą niteczkę do końca, czy po prostu będziecie ją sobie ucinać i następnie chować w robótkę. Więc to wygląda tak. I teraz, kiedy zmieniamy już nitkę na kolor kolejny, po prostu wrabiamy ją sobie w ten zwyczajny sposób tutaj w to oczko prawe i lecimy 14 rzędów tym nowym kolorem. 14 rzędów. I to zwyczajnie oczka prawe, oczka lewe. Prawe na prawej stronie, lewe na lewej. 14 rzędów robimy tego paseczka w kontrastowym kolorze. Zobaczcie. I teraz tak.
w związku z tym, że ja nie będę Wam pokazywała całości ilości tych pasków, ile ja ich przerobiłam, tylko za chwilę, jak zrobię jeszcze ze dwa rzędy sobie tych paseczków, to zaraz przejdę do tego dekoltu, jak go ukształtować, więc powiem Wam jedynie, ile tych paseczków ja mam tutaj zrobionych. A więc tak, mamy ściągacz, mamy biały pasek i mamy, licząc od tego białego paska, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasków i na siódmym rzędzie się zatrzymacie, siódmym pasku się zatrzymacie na białym, ponieważ tutaj pokażę Wam, jak zacząć już sobie robić ten podkrój pod szyję. Zobaczcie, bo tutaj nie ma już tych narzutów, nie ma tych dziurek, one są tutaj po bokach. Tutaj zamykałam już sobie oczka na podkrój pod szyję. Później Wam pokażę, jak wrabiałam ten dekolcik, żeby nie było dziur. Zobaczcie, nie ma tutaj dziurek po wrabianiu. Czasami się zdarzają, że są. Także jeszcze raz powtarzam. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasków. Robimy sześć pasków. I na siódmym się zatrzymujemy i ja Wam pokażę na siódmym pasku, jak robimy ten podkrój. Pamiętamy, że powtarzamy sobie cały czas ten element, który tutaj przed chwilą Wam pokazałam. To jest ten element z trzema rzędami dziurek. Następnie mamy rząd paski bez dziurek, czyli w zasadzie te dwa paski powtarzamy sobie cały czas. Lecimy odtąd, następnie tu, tu. I tu się zatrzymujemy. Oczywiście pasków możecie robić ile chcecie, bo możecie zrobić sobie i tunikę, i jeszcze krótszą bluzeczkę. Natomiast ja Wam mówię, że po szóstym, na siódmym pasku pokażę Wam, jak robić podkrój pod szyję. Natomiast teraz ja już nie będę Wam więcej pokazywać, jedynie przypomnę, że ten rząd bez dziurek robimy na 14 rzędów. Powiedzmy, że u mnie już jest 14 rzędów. Pamiętacie, że te paski, zarówno te z dziurkami, jak i te w kontrastowym kolorze, składają się z 14 rzędów. I teraz tak, kiedy macie już wydzierganych 6 tych paseczków, tak jak mówiłam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, w siódmym zaczynamy, teraz kiedy do Was przychodzę jeszcze raz, zaczynamy już pomału robić podkrój pod szyję. Czyli ja już tu powiedzmy mam zrobionych tych 6 paseczków po 14 rzędów i zaczynam teraz ten biały tutaj paseczek, który będzie tym podkrojem pod szyję. I tak, biorę sobie tą niteczkę teraz. Tutaj mi się wszystko plącze, ale tym się nie przejmujemy. Biorę sobie teraz tą niteczkę, tutaj ją sobie tak zawinę wokół tej, żeby mi się nie rozłaziło. No i tak. I zobaczcie. Pierwszy rząd muszę przerobić tak, jak do tej pory przerabiałyśmy po prostu nasz ażurek. Czyli pierwsze to są oczka, trzy oczka prawe, trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy i tu mamy narzut, dwa razy i raz, dwa, trzy, narzut i dwa razy. I raz, dwa, trzy, narzut i dwa razy. I tak wykonujemy ten cały rząd. Po tym naszym ażurowym rzędzie przerabiamy, tak jak zwyczajnie do tej pory ten ażurek, przerabiamy sobie pięć rzędów jerseyem, czyli na lewej stronie lewe, na prawej stronie prawe oczka. Czyli robimy pięć rzędów zwykłym jerseyem. Kiedy już przerobiłyśmy te 5 rzędów, tu będzie rząd ten od podkroju naszej szyi.
I teraz tak, jak liczymy sobie, jak ten podkrój ma, z ilu oczek ma się składać. Ja policzyłam to sobie w ten sposób. Na drutach miałam 112 oczek, dlatego też tutaj nabrałam tyle samo oczek i ta robótka tak śmiesznie wygląda, ale to właśnie po to, żeby pokazać Wam, jak zamykać później ten dekolt. A więc tak, ja miałam 112 oczek na drutach. 112 podzieliłam sobie na 3, czyli jedną część, drugą i trzecią. Wyszło mi 37 z groszami, więc 37 będę miała na jednym ramionku, 37 na drugim, a to, co zostało, będzie w środku. Więc u mnie będzie 38 oczek w środku, czyli tu 37, 37 i 38. Jeżeli macie inną ilość oczek na drutach, również podzielcie sobie tą liczbę na 3. To, co Wam wyjdzie, ustawcie sobie tak, żeby tutaj po bokach była dokładnie ta sama liczba oczek, a to, co Wam zostanie, będzie na środku. Jeżeli macie tyle oczek, co ja, no to w tym momencie przerabiamy sobie 37 oczek z tej strony. Więc lecimy sobie 37 oczek i pamiętamy, że w tym momencie już jest wzór, czyli te nasze dziurki. I lecimy w ten sposób. 1, 2, 3. Tutaj jest ta dziurka już druga, więc 4. Te dwa oczka będzie jako 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, och, pogubiłam się, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37. Policzę sobie jeszcze, czy na pewno mam te 37 oczek. Tak, mam 37 oczek. Pamiętajcie, że musimy liczyć te oczka z tymi narzutami, więc z tymi narzutami musi być 37 oczek. Dlatego te dwa oczka razem liczyłam jako jedno, a następnie narzut jako drugie. I teraz mamy już te pierwsze ramionko przełożone sobie na drut. Teraz musimy zamknąć 38 oczek. Ja to robię w ten sposób. Przerabiam sobie pierwsze oczko. Drugie przerabiam na prawo, a to pierwsze przerobione przeciągam nad tym oczkiem. I mam 1, 2 i w ten sposób mam zamknąć 38 oczek, tak? 3, jak zamknę 30 oczek, 38, to do Was wrócę, już mam 3. Jak już zamknęłyśmy tutaj te 38 oczek, teraz mamy tutaj z drugiej strony tu 36 oczek na drucie, a to jest 37. Czyli te oczka przerabiamy. I teraz musimy popatrzeć sobie na wzór. Zobaczcie. Tu była nasza dziurka. I tak, musimy przerobić sobie. Nasz narzut ma być tutaj pomiędzy tymi oczkami. Więc, jeżeli macie tyle oczek co ja, tu macie to oczko 38 zamknięte. Przerabiacie raz, dwa oczka na prawo, raz, dwa. Następnie te dwa przerabiacie razem na prawo. I tutaj mamy narzut. Narzut musi być tak, jak tu miałyśmy te dwie dziurki, tu i tu, to tu musi być jedno i drugie oczko i tu musi być jedno i drugie oczko. I ten narzut ma być pomiędzy dwoma oczkami, tutaj dokładnie w połowie. Więc tu mamy narzut i teraz normalnie lecimy trzy oczka prawe. Znowu dwa razem,
i narzut. I dalej. Trzy oczka prawe. Dwa razy i narzut. Trzy oczka prawe. Dwa razy i narzut. I tak do końca. Trzy oczka prawe. Dwa razy. Narzut. Zobaczcie, tutaj mi wyszło raz, dwa, trzy oczka. Tutaj powinnam zrobić dwa razy i narzut, ale tego nie będę robić, ponieważ ten narzut wyjdzie mi tutaj na przed końcem rzędu i wtedy będzie mi ciężko zszywać oczka, bo tu wyjdzie mi taka dziura. Więc po prostu te trzy ostatnie oczka przerabiam sobie tak, jak one mi schodzą z drutu. Odwracam robótkę i teraz pracuję już tylko i wyłącznie na tej części rękawka, na tej części ramionka, ponieważ ta część teraz jest na drucie z drugiej strony. Więc przerabiam sobie tutaj te 37 oczek na lewo, na stronie lewej. Przerabiam je na lewo i za chwilę pokażę Wam, co robimy dalej. Zobaczcie. Tutaj sobie lecę na lewo. Aż dojdę do ostatniego oczka i tego ostatniego oczka nie przerabiam na lewo, tylko ściągam to oczko, tak w zasadzie bez przerabiania. Zaraz Wam pokażę. W zasadzie może to oczko nawet zostać na tym drucie lewym. Robimy tak. To oczko tutaj zostaje. Odwracam sobie robótkę. Nitka idzie z tyłu. I teraz wkładam to oczko z powrotem na drut i te dwa razy przerabiam na prawo. I robię, teraz zamykam sobie oczka, 5 oczek. To już było jedno. Teraz mam drugie, trzecie, czwarte i piąte. I to, co mam tutaj, przerabiam sobie dalej, zwyczajnie na prawo. Pamiętamy, że teraz musimy zrobić znowu 5 rzędów, czyli na lewej stronie był pierwszy rząd, teraz mamy drugi rząd. Jest to zwyczajnie rząd oczek prawych, więc tutaj nie ma żadnej filozofii. Na stronie lewej znowu zrobimy dokładnie to samo, czyli przerobimy sobie stronę lewą, a ostatnie oczko zostawimy sobie na drucie prawym i następnie będziemy znowu zamykać. Czyli lewą stronę przerabiamy do tego ostatniego oczka, ostatnie oczko zostawimy sobie na drucie i znowu będziemy zamykać 5 oczek. Zobaczcie, przerobiłam tą stronę lewą, tutaj to ostatnie oczko zostaje, odwracam sobie robótkę, nitka do tyłu. Ta moja nitka z tego druciku wraca na drut lewy. Przerabiam te dwa oczka razem. Już mam pierwsze oczko zamknięte. I teraz mam jeszcze 4. Czyli to było jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte oczko. Czyli zamknęłyśmy już sobie teraz 10 oczek, bo tu zamknęłyśmy najpierw 5, teraz znowu 5. I znowu przerabiamy ten rząd do końca, przepraszam, oczkami prawymi. Do końca oczkami prawymi. No i teraz lewa strona. Lewą stronę oczywiście przerabiam tak, jak ona nam schodzi z drutu. Przerabiam wszystkie oczka na lewo. I powinnyście mieć już 26 oczek na drucie. 26. I to by było w zasadzie prawie, że tyle, ile powinno nam zostać na ramionku. I jeszcze zamkniemy sobie tylko jedno oczko i to będzie wszystko. Zobaczcie, znowu dochodzę tutaj do tego momentu, gdzie to oczko zostaje mi na lewym drucie. Odwracam robótkę, oczko to umieszczam sobie tutaj i zamykam to oczko razem z tym pierwszym na lewym drucie. I tym sposobem tutaj na ramionku zostało nam 25 oczek.
I teraz mam rząd, który składa się z tych dziurek takich samych jak te, czyli musimy zrobić sobie ostatni rząd naszych dziurek. I patrzymy, gdzie te dziurki mają być. Tu mam już jedno oczko zamknięte. Dziurki powinny być teraz tutaj w tym miejscu. Czyli za tym oczkiem zrobię sobie, mogłabym zrobić sobie narzut, ale później jak będę robić tutaj plisę, to mi ten narzut zrobi dziurę koło plisy, więc tego nie robię. I teraz tak, w takim wypadku, jak już to oczko mam zrobione, przerabiam sobie tak, że tutaj, zobaczcie, pomiędzy tymi dwoma dziurkami muszę mieć dwa oczka i dziura będzie tutaj pomiędzy tymi. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek sobie przerabiam. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie. I to jeszcze cztery oczka, pięć. Tak. I teraz tutaj mam narzut. I te dwa oczka razem. I tu jest dziurka pomiędzy tymi dwoma na środku. I tutaj już bez żadnych komplikacji robię raz, dwa, trzy, narzut, dwa oczka razem. I znowu raz, dwa, trzy, narzut, dwa oczka razem. I znowu raz, dwa, trzy, narzut, dwa oczka razem. I te dwa ostatnie oczka przerabiam tak jak normalnie. I teraz, co teraz musimy zrobić? Przerabiamy ostatni rząd tym kolorem, czyli ostatni rząd na lewo. Przerabiamy w tym przypadku mnie różowym, natomiast w przypadku tamtego dokładnego sweterka, czyli tego, które chciałyśmy wydziergać, jest to kolor biały. Więc biały bądź różowy przerabiamy na lewo. Czyli ten pasaczek z dziurkami to jest ostatni w tym momencie. I przechodzimy, zamieniamy sobie teraz już za chwilę kolor naszej włóczki. Tutaj już przerabiamy wszystkie oczka do końca razem z tym ostatnim. I teraz bierzemy sobie nasz kolorek ciemny. Ja tu mam, coś się mi poplątało. Ja go sobie tutaj urwę, bo on jest gdzieś tam z boku przyczepiony. Och, dobra. I teraz tak, tą niteczkę, uciekły mi, muszę sobie tutaj zamontować, bo będę kontynuować pracę z tej strony teraz tą nową włóczką, tym drugim kolorem. Ja sobie to tutaj przywiążę, bo u mnie to jest bez znaczenia. Ciach. Dociągam sobie tutaj i teraz muszę zrobić tych rzędów 14, bo tak składa nam się z 14 oczek każdy ten nasz paseczek. Czyli robię 14 rzędów. I to już tutaj bez żadnego podkroju pod szyję lecę te 14 rzędów w górę, normalnie na prosto, bez zamykania żadnych oczek, ponieważ podkrój już mamy zrobiony z tej strony. Zobaczcie, on tutaj się będzie tak zamykał, a następnie tutaj pójdzie w górę te 14 oczek i on będzie taki duży, okrągły dekolt. Czyli teraz tylko i wyłącznie robimy sobie 14 rzędów w górę. Ja nie będę robiła 14 rzędów, zrobię sobie tylko parę i zaraz przejdę Wam, pokażę, co robię dalej z drugim rękawkiem. A wracając jeszcze do tego rękawka, pokażę Wam, w jaki sposób ja zakończyłam sobie ten rękawek. Ponieważ ja nie zszywałam tego rękawka z tylnym rękawkiem igłą, tylko zostawiłam sobie te rękawki na drutach i zamykałam je tak jakby trzecim drutem. I pokażę Wam to również. Dzięki temu nie musiałam zszywać ramion, czego najbardziej nie lubię, bo nie lubię takich grubych szwów na ramionach.
A przez to, że zamknęłam je sobie trzecim drutem, to ten szefek wyszedł cieńszy zdecydowanie niż jakbym go zamykała igłą. Pokażę Wam. Zobaczcie. Taki malutki tutaj wyszedł szefek po zamykaniu tych oczek drutami. A tak wygląda z tej strony. I to Wam za chwilę pokażę, tylko jak skończę później jeszcze ten tył. Więc ja sobie tu zrobię jeszcze ewentualnie dwa rzędy i zostawię to na drucie. A za chwilę przejdę do drugiego rękawka. Zaraz do Was wracam. Powiedzmy, że w tym momencie już wydziergałam te 14 rzędów, tyle ile powinno być, czyli tyle ile mamy rzędów na te elementy z dziurkami. I zostawiam te 14 rzędów tutaj, 14 oczek, 25 oczek na tym drucie. I nie zamykam tego. I teraz przechodzę sobie tutaj do mojej drugiej części, do mojego drugiego rękawka, cały czas trzymając te oczka tutaj na drucie, na tej żyłce. Jeżeli macie na żyłce, to jest bardzo dobry moment, żeby to tak zostawić. I zobaczcie, teraz z tej strony będę musiała zamykać sobie również oczka w ten sam sposób, czyli dwa razy zamknę sobie po 5 oczek, 5, 5 i tu na końcu jedno oczko. I będzie mi ten dekolcik się pięknie układał. Zobaczcie, tu mi wyszła po prostu wielka robótka, bo te druty mam grubsze i grubszą nitkę, ale ten dekolt będzie taki ładny, okrągły. Pamiętajcie, że tutaj macie zrobić 14 rzędów, a nie tak mało jak ja. No i co? I to zostawiamy sobie na tym drucie, a przechodzimy teraz do tej części. Tutaj w tej części mamy zrobioną pierwszą, mamy zrobiony już ten rząd z narzutami, więc na lewej stronie po prostu przerabiamy. Teraz będziemy przerabiać sobie 5 rzędów jerseyem, zamykając tutaj te pierwsze oczka. Biorę sobie niteczkę. Tutaj też muszę ją sobie urwać już. I tutaj sobie ją wmontuję. A więc tak. Biorę sobie ten oto drucik tutaj, na którym znajdują się moje oczka z poprzedniego ramionka. Ten drucik tutaj wpycham. I biorę sobie nitkę. Tą nitkę sobie tutaj tak trzymam, a ona później powinna być wmontowana w robótkę, a że ja robię to tylko przykładowo, więc nie będę tego później wrabiać. Ale co robimy? Tutaj od razu zamkniemy sobie już 5 oczek, ponieważ to jest ten moment, gdzie jak tutaj zamknęłyśmy, na tej stronie zamknęłyśmy te 38 oczek, przerobiłyśmy to ramionko na prawo i wracając później zamykałyśmy tutaj znowu. A że tutaj będziemy zamykać na lewej stronie, a nie na prawej, więc tu od razu sobie zamkniemy te 5 oczek. Pierwsze sobie przerobię na prawo, na lewo i teraz przekładam. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. I tu mam te 5 oczek. I teraz lecimy dalej, bo ten rząd już mamy z narzutami zrobiony z tamtej strony. I lecimy 5 rzędów. Oczywiście w każdym teraz lewym rzędzie z lewej strony będziemy zamykać sobie oczka. To znaczy jeszcze tylko raz. Tutaj mamy oczka na lewo. Do końca rzędu. A na tej stronie do końca rzędu mam oczka prawe. Z tym, że na tej stronie ostatniego oczka nie przerabiamy, tylko zostawiamy to oczko sobie na tym drucie. I po odwróceniu będziemy miały to oczko, będziemy zamykały to oczko razem z pozostałymi czterema. Czyli to jest wszystko na prawo, na tej części. Ciach. Raz, dwa, trzy.
A odwracam robótkę, to oczko mi zostaje tutaj. No i co robię? Wkładam z powrotem to oczko na drut lewy. Przerabiam te dwa oczka pierwsze na lewo. I to już mam jedno oczko zamknięte. Teraz jeszcze cztery. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I tą całą resztę przerabiam do końca na lewo. Przerabiam to na lewo. I teraz na prawej stronie lecimy. Tutaj mamy tą naszą robótkę. No i lecimy sobie cały rząd na prawo. Oczywiście jedno ostatnie oczko sobie zostawimy. Na drucie lewym, a później je zamkniemy z całą resztą. Jedno oczko na tym drucie, odwracam sobie robótkę, przekładam to oczko na drut lewy, przerabiam je na prawo i przerabiam wszystkie oczka na lewo. Ale tu poplątałam sobie. Tu mamy wszystko na lewo. Za chwilę policzymy sobie, czy już mamy 25 oczek na drucie. Tyle powinnyśmy mieć. I sprawdzimy, czy już nie trzeba nam zrobić ostatniego rzędu z dziurkami. No więc tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 5. 25 oczek. I teraz zobaczmy. Mamy już 1, 2, 3, 4, 5. Czyli teraz musimy robić dziurki takie jak tutaj te pierwsze. Czyli bierzemy sobie niteczkę. Co tu mi się poplątało? Się porobiło. I teraz mamy już te nasze dziurki, czyli musimy zrobić sobie tutaj, mamy początek, więc nie musimy niczego obliczać, po prostu robimy 3 oczka prawe, narzut, 3 oczka prawe, narzut i dwa razem i znowu 3 oczka prawe. Te narzuty musimy pamiętać, żeby właśnie znajdowały się tak, jak tu mamy te dziurki. To zobaczcie, tu są dwa oczka i tu musi być narzut. I znowu dwa oczka i dziurki. I tu mamy te dwa razem i znowu raz, dwa, trzy, narzut i dwa razem. I ten narzut, patrzcie, znajduje się tu pomiędzy jednym i drugim oczkiem i pomiędzy tym i tym oczkiem. Tak? Tutaj na środku. I znowu raz, dwa, trzy, narzut, dwa razem. I tu zobaczcie, raz, dwa, trzy i tu już nie robię sobie narzutu, bo mi tutaj dziurka wyjdzie przy samym brzegu robótki, więc przerabiam po prostu te oczka tak, jak one mi schodzą z drutu. I to by był ten element na paseczku różowym. I teraz zobaczcie, biorę sobie moją kontrastową nitkę i teraz tutaj będę robiła te 14 rzędów w górę. Pamiętajcie, że 14 rzędów ma być, a nie tak mało jak u mnie, bo ja po prostu skracam tą wersję, żeby Wam jak najszybciej pokazać, jak zrobić tą bluzeczkę. Czyli bierzemy sobie naszą kontrastową nitkę. Ja to sobie tutaj przywiążę, żeby już więcej nie kombinować. No i lecę do góry 14 rzędów. No ja będę sobie leciała tyle, ile tutaj zrobiłam, ale Wy idziecie w górę 14 rzędów. I oczywiście na końcu
Nie zamykajcie tych oczek, tylko no chyba, że chcecie po swojemu zrobić, więc możecie zamknąć. Natomiast ja Wam chcę pokazać, jak można w inny sposób zamykać ramionka. Więc jak chcecie zamknąć tak jak ja, to na końcu po prostu zostawcie te oczka na drucie, tak jak ja to zrobiłam z tej strony. Czyli przeróbcie 14 rzędów i zostawcie na drucie te oczka, nie zamykając ich. Zostawcie je na żyłce. Jeżeli nie macie żyłki, możecie przełożyć sobie na jakieś tam stitch holdery bądź na igłę z nitką. No a jeżeli już nie chcecie przekładać, to po prostu zamknijcie sobie te oczka, a później będziecie je zszywały jakąś Waszą metodą. Za chwilę do Was wrócę i opowiem Wam, co robimy z tyłem sweterka, z tyłem naszej bluzeczki. Po przerobieniu tych 14 rzędów zwróćcie uwagę, że Wasze oczka, Wasze druty muszą układać się w ten sposób, że tak jakby do siebie. Z tej strony idzie nam w tą stronę drucik, a z tej strony idzie nam w tą stronę. Do środka się nam układają te druciki. I zostawiajcie to, zostawcie to sobie na tej żyłce. Ja jedynie sobie wymienię te druty, bo będę potrzebowała je do zrobienia tyłu. I wsadzę sobie po prostu druty, jakiekolwiek mam. Mogą być mniejsze, bo to już nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby było to na drucie, żebyśmy mogły zamknąć później te ramionka po prostu drutami. I to sobie zostawiam. Tych drutów nie będę teraz używać, bo będę robiła sobie tył. Czyli to tak zostaje o na drucie. To jest ta bluzeczka w wyjątkowo skróconej wersji. Bardzo krótka. Natomiast Wy robicie sobie odpowiednio długą. Więc tak wygląda wzór i przód. I za chwilę pokażę Wam, co robimy z tyłem. To już sobie mogę odłożyć. No i teraz przechodzimy, uwaga, do tyłu. Nie będę Wam całego tyłu pokazywać. Dopiero jak przerobię przerobię ten kawałeczek taki sam jak tego mojego przodu, to pokażę Wam, co robimy z dekoltem. Zobaczcie. To był przód, a tył, zobaczcie, robimy w taki sposób. Robicie tyle samo rzędów tutaj ściągacza. Robicie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paseczków. I przy 8 paseczku, przy tym szarym paseczku, zamkniemy sobie tutaj oczka pod krój naszej szyi. I jak my to zrobimy? Zrobimy to zwyczajnie, najzwyczajniej jak się da. Popatrzcie, tu są moje ramionka, a tu jest ten niby podkrój. Ja przerobiłam, zaraz Wam powiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przerobiłam 10 rzędów tego szarego. Następnie przerobiłam sobie tutaj 25 oczek ramionka, zamknęłam ten środek, czyli tutaj wyszłoby tak, że miałam wtedy 38 plus 10, bo zamknęłam 10 tu i tu, czyli w zasadzie plus 20, czyli 58 i jedno zamknęłam oczko tu, jedno tu, czyli 60 oczek zamknęłam sobie tutaj na środku i tu znowu przerobiłam 25 oczek. I teraz tak, z tej strony, tutaj jak przerobiłam 10 rzędów tego szarego, później dorobiłam tylko 4 rzędy na prosto już do góry, bez żadnych podkrojów tutaj pod szyją, bez żadnego dodatkowego domykania, po prostu tutaj dorobiłam 4 rzędy i wróciłam z tej strony i z tej strony również dorobiłam 4 rzędy. Czyli przerabiacie 7 pasków, a 8 pasek, robicie tylko 10 rzędów, a następnie tutaj, tak jak mówiłam przed chwilą, tu przerabiacie 25, tu zamykacie 60 i tu 25. Mam nadzieję, że dobrze policzyłam, bo to ma nam się zgadzać z tym 112 oczek, bo tutaj mieliśmy
25 i 25 to mamy 50 i 60 to nam wychodzi 110 oczek jakimś cudem, więc musicie policzyć sobie tak. Tutaj ma być 25, tu 25 i tutaj musimy mieć te zamknięty środek. Dobra. Ja Wam jeszcze, jak dojdę do tego, to Wam jeszcze to pokażę. Natomiast nie ma tu żadnej innej filozofii, jak zrobić całość dokładnie tak samo jak przód, tylko tutaj w tym ostatnim paseczku troszkę inaczej zrobimy sobie nasz dekolt. Teraz pokażę Wam, jak sobie tutaj robimy podkrój pod szyję z tyłu naszej bluzeczki. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, mieliśmy przerobić sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem paseczków. U mnie powiedzmy, że to już jest właśnie 7 i ten mój żółty to jest ten ostatni biały tutaj. I Wy miałyście przerobić jeszcze sobie 10 rzędów tego szarego. Czyli jeżeli przerobiłyście 10 rzędów tego szarego, to w tym momencie jesteście na rzędzie 11. I ja Wam od razu tutaj pokażę mój rząd 11. I zobaczcie, teraz tak, w związku z tym, że ta bluzeczka miała 112 oczek nabranych na przód, tył, znaczy się na przód i na tył mam nabranych 112 oczek. Więc tak, pamiętacie, że z przodu tutaj na ramionkach zostało nam 25 oczek zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Co oznacza, że od tych 112 musimy odjąć sobie te 25 z jednej i z drugiej, czyli odjąć 50 i tutaj zostaje nam 62. Ja sobie nie robiłam jakichś wyjątkowo wymyślnych podkrojów tutaj pod szyją, po prostu przerobiłam sobie 25 oczek, zamknęłam 62 i znowu przerobiłam 25 oczek. Czyli jeżeli przerobiłyście już 10 rzędów tego szarego, to w tym momencie w rzędzie 11 przerabiamy 25 oczek normalnie, tak jak mamy tutaj na ramionko. Następnie zamykamy 62 oczka. Robiłam sobie tutaj 25 oczek i teraz zamykam 62. I tak, pierwsze oczko sobie przerabiam, drugie też i teraz to pierwsze przeciągam nad tym drugim oczkiem. I znowu, teraz za każdym razem przerabiam oczko na prawo, a następnie to drugie przeciągam nad nim. I w ten sposób mamy zamknąć 62 oczka. I tak zamykamy 62 oczka. Jak już mamy przerobione te 62 zamknięte oczka, to zobaczcie, co robimy dalej. Tu mam to jedno oczko, to jest to oczko pierwsze, a tu powinna mieć 24 oczka. Czyli tu następnie po prostu przerabiam te wszystkie oczka na prawo i to jest rząd wtedy 11 tego szarego paseczka. Czyli zostaną nam 3 rzędy, żeby zrobić 14 rzędów, tak jak ja mam tutaj w tej bluzeczce. No i teraz oczywiście, jeżeli chcecie dłuższą, to musicie zrobić więcej sobie takich paseczków i będziecie miały dłuższą bluzeczkę. Czyli tak, teraz tutaj mam 25 oczek na drutach i to jest rząd 11, czyli na lewej stronie będzie rząd 12, później robimy rząd 13, 14 i zamykamy nasze oczka, czyli odwracamy robótkę. Będzie rząd 12 i już nie zamykamy wtedy żadnych innych oczek. Te oczka, które zamknęłyśmy w tym momencie na plecach, to są wszystkie oczka, które będziemy musiały zamykać, ponieważ ja sobie taki zwykły, prosty podkrój z tyłu na plecach zrobiłam, żeby chociaż odrobinkę było różnicy, jeżeli chodzi o szyjkę z tyłu bluzeczki. Więc tu mamy rząd 12. No i następnie będzie rząd 13 i 14. Po prostu odwracam sobie robótkę i lecę tutaj cały czas na prosto. Rząd 13 i odwracam na lewą stronę i teraz rząd 14. I to by było na tyle. Tu jest rząd 14 i pamiętajcie, że zostawiamy sobie te oczka na drucie
Nie zamykamy ich. Oczywiście, jeżeli chcecie zamknąć po swojemu, to zamykacie, natomiast jeżeli nie, to zostawcie sobie te oczka na drucie i ja Wam później pokażę, jak ja te oczka zamykam, żeby o taki tutaj szefek wyszedł. A z tej strony jest on taki cieniutki i nie przeszkadza na ramionkach, bo niektóre te szwy z grubej włóczki na przykład są denerwujące, przynajmniej dla mnie. Więc tu mam rząd 14 i to już jest wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę. Zostawiam to na drucie. Sobie tutaj urwę kawałek nitki i przechodzę teraz do drugiej strony. I tak, skoro na drugiej stronie, zobaczcie, drut mam z tej strony, to tutaj muszę dołączyć nitkę i będę na lewej stronie. I teraz zobaczcie, tutaj mam tą nitkę, tutaj mam lewą stronę i sobie zaczynam. I teraz tak, pamiętajcie, że na tej stronie, przy tym ramionku, teraz to już jest rząd 12. To mamy rząd 12. I tutaj lecimy lewą stronę rzędu 12. Następnie mamy rząd 14, 13 i 14. Czyli po tym jeszcze tylko dwa. Ciach. Tutaj mam takie luźne nitki, dlatego to takie jest tutaj rozwalone, ale to jest sobie można później schować. I odwracam na drugą stronę i robię rząd 13 i następnie 14. I zostawiam później oczka na tych drutach. I za chwilę, jak zrobię te dwa rzędy, wrócę do Was i pokażę Wam, jak ja te oczka zamykam. I teraz będziemy łączyć ze sobą tutaj ramionka tej naszej bluzeczki. I teraz zwróćcie uwagę. Tutaj był nasz przód i drut jest w środku, skierowany do środka, więc ten również musi być skierowany do środka. Tutaj ten drucik był skierowany w tą stronę, do środka, w lewą stronę, więc ten również z tyłu musi być skierowany tutaj w tą lewą stronę, żeby te druty były z tych samych stron, bo będziemy je łączyć w tych samych miejscach. No więc tak, zacznę sobie tutaj od tego i zobaczcie. I zobaczcie, musimy sobie ułożyć te nasze części w ten oto sposób. Tutaj mam tył i tutaj są moje ramionka. I tak jakby do góry nogami musimy ułożyć sobie do tego przód i tutaj są ramionka od przodu. Zobaczcie, tutaj mam ramionko od przodu i tyłu. I tutaj również mam ramionko od przodu i tyłu. Czyli tak jakby do góry nogami. Przód jest tu, a tył mam tutaj z tej strony. Wygląda to o tak. Tak to musicie sobie złożyć. I uwaga, nakładamy to teraz w ten sposób na siebie. Tak jakby lewą stroną. I zobaczcie, mamy tutaj lewą stronę i również tutaj mamy lewą stronę. Czyli dwie lewe strony się ze sobą łączą. Czyli tak jeszcze raz pokazuję. Jak tutaj miałyśmy do góry nogami przód, a tutaj tył i one się tu stykały nam ramionkami. Tak po prostu nakładamy to na siebie i mamy i przód i tył teraz tak jakby od lewej strony. I łapiemy sobie te dwa druciki, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I potrzebujemy do tego drucika trzeciego. Ja sobie wezmę jeden drucik tutaj stąd, bo na razie mi to tam nie są potrzebne. I zobaczcie, przykładam do siebie te dwa druciki. Tutaj mam nitkę. I co robię? Będę zamykała sobie te oczka. Po prostu raz biorę nitkę z jednego, raz z drugiego, przerabiam to na prawo i tu mi zostaje nitka. Zrobię to w małym przybliżeniu, żebyście lepiej widziały. Tutaj teraz mam już nitkę. Przerabiam dalej. Wbijam się tutaj w
w jedno oczko od środka. Tutaj od środka wbijam się w drugie oczko, nabieram sobie nitkę, przeciągam przez te dwa oczka. Tutaj mam to oczko na drucie i teraz to drugie, to w zasadzie to pierwsze oczko, co tu miałam, przeciągam sobie nad tym oczkiem. I znowu wbijam się tutaj w pierwsze oczko z drutu, wbijam się w oczko pierwsze z drugiego drutu, przeciągam nitkę przez te obydwa oczka, a następnie to oczko przeciągam nad nimi. I tak robię za każdym razem. Jedno oczko z tego, jedno z tego, przeciągam przez te dwa oczka nitkę i następnie to oczko przeciągam nad nim. Tak jakbyśmy zamykały oczka, tylko po prostu zamykamy tutaj te dwa i nad nim przeciągamy to oczko, które jest na tym drucie prawym. I zamykamy w ten sposób wszystkie oczka sobie na tym ramionku. Zobaczcie, jestem teraz tu na końcu. Zostały mi tutaj dwa oczka do zamknięcia. Zamykam je oczywiście w ten sam sposób. Mam jedną niteczkę. Następnie mam o tak. Przeciągam. Urywam sobie nitkę. I przeciągam przez tą pętelkę. I mam tutaj zamknięte jedno ramionko. I popatrzcie, jak to wygląda. Wygląda to o w taki sposób. Tak, mam zamknięte ramionko, nie muszę go zszywać, bo już mam je zamknięte. A tutaj mam taki oto szefek. I teraz robię dokładnie to samo z tej drugiej strony. Zobaczcie, tutaj mam na lewej stronie te dwa moje ramionka. O tak. I odwracam sobie je tu. Tu już mam jedne. Te druty sobie przeciągnę w tą stronę. Zobaczcie. Tu mam jedno ramionko. Tu mam drugie ramionko. Ciach, ciach, ciach. Biorę sobie trzeci drut. I robię to samo. Coś tutaj muszę mieć jakąś niteczkę, o. I zobaczcie. Zaczynam. Wbijam się w pierwsze oczko, wbijam się w drugie oczko, przerabiam od razu najpierw te dwa. I następnie, jak już tutaj mam oczko na tym drucie, to teraz dwa oczka razem na prawo i to tutaj oczko przeciągam nad tym już przerobionym. I znowu dwa razy, czyli z jednego i z drugiego drutu przerabiam je razem na prawo, a następnie tutaj przeciągam nad nim oczko z prawego drutu. Dwa razy i oczko z prawego drutu. Czyli w ten sposób zamykamy dokładnie taki, jak zamknęliśmy przed chwilą na poprzednim ramionku i jak zamkniemy, to widzimy się z powrotem. I mój drugi rękawek też już jest zamknięty i gotowy. I nie muszę zszywać ramionek, czyli coś, czego najbardziej nie lubię. Dobra, no i mamy, zobaczcie, mamy tutaj naszą bluzeczkę. Oczywiście wasza wygląda zdecydowanie lepiej niż mój ten kawałeczek taki, ale chodzi o to, żeby wam pokazać dokładnie co i jak. I co teraz? Zobaczcie. W związku z tym, że robiłam z grubszej włóczki, to ten dekolt wyszedł taki ogromny. Ale to nic. I zobaczcie, co teraz robimy. Teraz musimy nabrać tutaj oczka na naszym dekolcie, żeby zrobić ładną pliskę. Tutaj ja przerabiałam zawsze oczka brzegowe, dlatego ja mam tutaj, zobaczcie, takie dziurki przy każdym oczku. Zobaczcie. Tu mam. Tutaj. Także jeżeli wy nie przerabiałyście, to musicie nabierać w inny sposób. Natomiast ja przerabiałam, więc mam sobie takie dziureczki przy dekolcie. Do zrobienia tego dekoltu oczywiście musimy wziąć mniejsze druty, czyli jeżeli robiłyście ściągacz na drutach 3,5 na dole,
To również tutaj przy tych pliskach musicie wziąć rozmiar 3,5. No i nabieramy sobie oczka. Oczka nabieramy, co? To znaczy się nabieramy 3 oczka, a następnie jedno opuszczamy. I znowu nabieramy 3 i jedno opuszczamy. Czyli mamy, ja się wbijam tutaj w te moje dziurki. Mamy raz, dwa, trzy. I tu opuszczam. I lecę dalej. Raz, dwa. Tutaj takie nieładne mam tą dziurę. To ja sobie ją opuszczę i przejdę dalej. Dwa, trzy. I jedno opuszczam. Tutaj sobie to też opuszczę, bo też jest brzydkie. Tutaj mam te nitki. I tak. I lecimy dalej. Patrzcie, tu jest oczko. Mam jedno, opuszczam i idę. Raz, dwa. I tutaj będzie trzy. I kolejne oczko. Zobaczcie, tutaj akurat to z dziurą opuszczam. I lecę dalej. Tu mam raz, dwa. I tutaj mam trzy. I kolejne opuszczam. Tutaj sobie w sumie to sobie przerobię, a opuszczę tą dziurę. Tak, i tu lecę znowu. Raz, dwa, i tu trzy, i kolejne oczko opuszczam. I znowu tutaj jest. To opuszczam. I raz, dwa, trzy. I kolejne oczko opuszczam. I raz, dwa i trzy. I kolejne opuszczam. I tak lecę na okrągło przez cały przód, tutaj ten rękawek i cały tył, aż dojdę tutaj do tego miejsca. Czyli nabieram trzy oczka, jedno opuszczam, trzy oczka i jedno opuszczam. Już mamy nabrane wszystkie oczka na okrągło na naszych drucikach. Przechodzimy do dziergania. No i tutaj zaczynamy już robić nasz ściągacz, czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Natomiast w związku z tym, że teraz jest to robótka na okrągło, czyli nie wracamy lewą stroną, czyli cały czas pracujemy tak jakby prawą stroną, musimy inaczej przerabiać oczka. I teraz tak, zobaczcie. Oczko prawe będziemy wbijać się tutaj od przodu w nitkę i przerabiać ją na prawo. Natomiast oczko lewe będziemy wbijać się tutaj w tę nitkę, owijać drut niteczką i przerabiać na lewo. I znowu prawe od tej strony, a lewe wbijam się tak, nawijam nitkę i przerabiam na lewo. Czyli prawe i lewe z nitką owiniętą na drucie. Prawe i lewe. Prawe i lewe. Dlaczego w ten sposób przerabiamy na okrągło? Ponieważ jeżeli chcemy uniknąć oczek przekręconych, musimy w ten sposób przerabiać oczka. Z tego co wiem, niektóre panie przerabiają inaczej, bo nie lubią tych lewych oczek nawijanych na drut. Natomiast ja robię to w ten sposób, więc nie powiem wam, jak inaczej robią to panie, bo ja nie wiem, jak one to robią. Czyli prawe w ten sposób, a lewe nawijam na drucik. Prawe i lewe nawijane. Prawe i lewe. I w ten sposób pracujemy kilka rzędów. No, ja zaraz wam powiem, ile u mnie jest tych rzędów w mojej bluzeczce. Nie jest ich wiele. Jest to, zaraz wam powiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć malutkich takich rzędów, bo to była cienka nitka na cienkich drutach. Sześć rzędów przerabiam. I teraz tak, pamiętajcie, że kiedy przerabiacie te rzędy i dojdziecie do tutaj, do miejsca, gdzie był początek rzędu, pamiętajcie, żeby ta ostatnia, jeżeli tu wasze pierwsze oczko było prawe, no to to ostatnie musi być lewe. Więc tak pracujcie, żeby wam tutaj wyszło oczko lewe. Natomiast jeżeli wam nie wyjdzie, to można gdzieś tam w trakcie pracy na przykład dwa oczka razem zrobić i wtedy tutaj na pewno wyjdzie wam oczko lewe.
Także w ten sposób pracujemy kilka rzędów i za każdym razem, jak dojdziemy do tych, do początku rzędu, robimy dokładnie to samo. Czyli tam, gdzie były oczka prawe, tam będą oczka prawe, a tam, gdzie były oczka lewe, tam będą oczka lewe. I tak robimy 6 rzędów ściągacza pod szyją. Jak skończymy ten ściągacz, to ja do Was wrócę i pokażę Wam, co robimy z naszymi rękawkami. Kiedy macie już dekolt zrobiony, trzeba zrobić teraz ramionkę. Tutaj Wam pokażę, w którym miejscu ja zaczęłam robić ramionkę. Zaczęłam nabierać oczka. Zobaczcie. Tutaj, na tej bluzeczce, zaczęłam nabierać oczka. Raz, dwa, trzy, czwarty paseczek, w połowie czwartego paseczka. Od tego miejsca zaczęłam nabierać oczka. I nabrałam tutaj tych oczek 46, jedno oczko tutaj na samym środku, zobaczcie, tego naszego zszycia i z drugiej strony również 46. Tak samo tutaj, zobaczcie, w połowie tego, raz, dwa, trzy, czwartego paseczka, oczywiście jest to na rozmiar S, M i małe L, w połowie tego paseczka 46 oczek w górę, jedno oczko tutaj na środku zszycia i znowu 46 oczek w dół. I pokażę Wam, jak to robiłam. Oczywiście musimy wziąć te druty, którymi cały czas robiliśmy ściągacze, czyli 3,5 w przypadku tej bluzeczki. I tak, ja tutaj nie mam za dużo robótki, żeby Wam to pokazać. Wezmę sobie tutaj od samego brzegu. Albo nie, bo to będzie za dużo dla mnie, bo muszę Wam tylko pokazać po prostu, jak robić tutaj ten brzeg. Więc ja sobie tutaj w połowie tego fioletowego wejdę. Zobaczcie, i pamiętacie, że ja przerabiam moje pierwsze oczka i dzięki temu mam, zobaczcie, tutaj takie dziurki. Zobaczcie, tutaj to widać. Tu są te dziurki. Tu mam dziurkę, tu. I dzięki właśnie temu, że przerabiam te oczka pierwsze brzegowe, to jest mi później łatwiej się w te oczka wbijać. Wy pamiętacie, wbijacie się, zaczynacie nabierać oczko w szóstym pasku, w połowie szóstego paska. Oczywiście na ten sam rozmiar, na który ja robiłam, natomiast jeżeli chcecie robić inny rozmiar, wbijacie się oczywiście w innym miejscu. No i tak, ja sobie tutaj zacznę. I tak, nabieramy oczka tą samą metodą, którą nabierałyśmy oczka na nasz dekolt, na naszą plisę. Czyli przerabiamy raz, dwa, trzy oczka, a kolejne tutaj tą dziurkę zostawiamy. I znowu raz, dwa, trzy i kolejne tutaj oczko. Zobaczcie, gdzie ta dziurka jest. Tu? Nie, tu. I to zostawiamy. I znowu raz, dwa, trzy. I pamiętacie, że w przypadku tej bluzeczki, którą właśnie dziergacie, ja nabrałam 46 oczek tutaj na długość, na wysokość rękawka. Następnie, jak już macie 46 oczek na tym rękawku, tutaj zobaczcie, jest to nasze zszycie, nasz szef. I tutaj robimy jedno oczko zaraz na środku tego szwu. Tutaj na środku szwu robimy sobie, nabieramy sobie jedno oczko. I następnie, jak już tutaj na środku szwu mamy to jedno oczko, lecimy w dół znowu. Raz, dwa, trzy i jedno oczko opuszczamy. Czyli tutaj jest to oczko. I znowu raz, dwa, trzy i kolejne oczko, tą dziurkę tutaj opuszczamy. I znowu raz, dwa, trzy i tak dalej, aż będziecie miały 46 oczek. Jeżeli macie 46 oczek, odwracacie robótkę i już na lewej stronie zaczynacie robić ściągacz, czyli pierwsze oczko prawe. A że teraz nie robimy na okrągło, tylko robimy w te i we w te, czyli wracamy, to można robić te oczka tak, jak nam najwygodniej. Mam oczko lewe, prawe i cały ten rząd przerabiamy
tym ściągaczem lewe, prawe po całej długości naszego rękawka. Ja tutaj robię krótszą wersję, żeby szybciutko Wam pokazać, jak te rękawki są robione. W związku z tym, że gdybyśmy te rękawki zrobiły cały czas tym zwykłym ściągaczem lewe, prawe, ten rękawek na górze, tutaj, mógłby być taki odstający. Ja Wam pokażę, jak ja sobie po prostu tutaj zmniejszałam ten rękawek, żeby on troszkę schodził mi w dół. I teraz jak już przejdziecie na stronę prawą, to zobaczcie. Tutaj teraz mamy oczko prawe, lewe. I lecimy cały czas te pierwsze oczka, aż dojdziemy do momentu tych jedno oczko przed tym naszym oczkiem środkowym. Czyli to będzie tu. Jedno oczko przed naszym oczkiem środkowym. Zobaczcie, tu mam oczko środkowe, a tu mam te dwa. I teraz tak, ściągam sobie to pierwsze oczko, ściągam sobie drugie oczko, wbijam się teraz w to pierwsze ściągnięte oczko tutaj od dołu, wypuszczam tamto nasze oczko, przerabiam te dwa następne oczka na prawo, a to oczko przeciągam nad nimi. I mam tutaj, zobaczcie, oczko środkowe na wierzchu. Czyli tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby zrobić trzy oczka razem ze środkowym na wierzchu. A następnie, zobaczcie, mam oczko lewe i prawe. Lewe i prawe. I tak dalej. Następnie odwracam robótkę, jak skończę już cały ten rękawek. I lecę lewą stronę, zwyczajnie nic nie zamykając, po prostu tak jak nam oczka schodzą z drutu. Czyli tam, gdzie mamy lewe, tam na lewo, tam, gdzie mamy prawe, tam na prawo. Ja w dalszym ciągu przerabiam sobie te oczka brzegowe, ponieważ później będę zszywała całość i chcę mieć ładne dziurki, żebym wiedziała, w co się wbijać. Na koniec oczywiście pokażę Wam na kawałku tej bluzeczki, jak ja zszywam części, żeby nie było widać szwu. Popatrzcie, tutaj jest zszycie, tutaj widać szew, natomiast tutaj wygląda to w ten sposób. I wracając na stronę prawą, na stronie prawej po raz kolejny zamknę sobie to oczko środkowe, te trzy oczka razem na prawo. Czyli znowu muszę zatrzymać się jedno oczko przed oczkiem środkowym naszego rękawka. Przerobiłam już. Czyli tak, znowu mam tutaj te trzy. Tutaj mam te trzy oczka. I tak, ściągam pierwsze, ściągam drugie. Się słabo widać chyba. Poczekajcie. I teraz zobaczcie, jeszcze raz Wam pokażę, jak tak mam oświetlone teraz. Ściągam pierwsze, ściągam drugie, od tyłu wbijam się w to pierwsze ściągnięte tutaj drutem, wypuszczam sobie to oczko środkowe, łapię je z powrotem na drut, następnie na drucie lewym przerabiam te dwa oczka razem na prawo, a to oczko, które ściągnęłam przed chwilą, przeciągam nad tymi. I zobaczcie, tu mam to oczko środkowe. Następnie kontynuuję pracę i lecę raz prawe, raz lewe, tak jak nam oczka schodzą z drutu. Obracam robótkę, jak skończę ten cały rząd. U mnie jest on wyjątkowo krótki, u Was będzie zdecydowanie dłuższy. I przerabiam te oczka, tak jak mi schodzą z drutu. Na raz na prawo, raz na lewo i w tym rzędzie bez zamykania żadnych oczek. Tak jak one mi schodzą z drutu. I co teraz? Kiedy wrócę na stronę prawą, zobaczcie. To oczko powinnam przerobić na prawo, żebym tutaj miała taki paseczek. Tu wyszło mi lewe, więc przeróbcie sobie, zwróćcie uwagę, żeby tutaj, gdzie są te oczka, żeby to oczko było prawe. Więc tu będziecie miały trzy oczka prawe, ale tym się nie przejmujcie, ponieważ w tym rzędzie je sobie zamkniemy.
I teraz tak, ja to sobie zaraz poprawię. Tu mamy rząd prawy. Na stronie prawej i lecimy znowu prawe, lewe i zaraz dojdziemy tutaj do tego miejsca. Ja sobie to oczko przerobię z powrotem na oczko prawe. Tak. O. I robię dokładnie to samo, czyli te trzy oczka muszę zamknąć sobie razem ze środkowym na wierzchu, czyli ściągam pierwsze, ściągam drugie, tutaj od tyłu wbijam się w to oczko, wyciągam drut, łapię to środkowe, te dwa przerabiam razem na prawo, a to przeciągam nad nimi. I zobaczcie, tutaj taki pasek mi wyszedł. I następnie mam oczko lewe, prawe, lewe i tak dalej. I co teraz? Teraz, jak już mamy tyle oczek tutaj zamkniętych i ten paseczek tak nam się ułożył, przerabiamy jeszcze tylko parę rzędów, ale już zarówno na prawej, jak i na lewej stronie nie zamykamy oczu. Ja Wam powiem, ile ja mam tutaj rzędów przerobionych. Ja mam zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i na ósmym rzędzie już zamykałam. Oczywiście jaki duży ściągacz chcecie, to zależy od Was. Natomiast więcej już nie proponowałabym tutaj zamykać, bo wtedy ten rękawek nie będzie zbyt szeroki, żebyśmy się tam dobrze w nim czuły. Może nam później za mocno obciskać ręce pod pachami. Więc w ten sposób to robimy. I następnie po drugiej stronie, na rękawku z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Czyli musimy zrobić sobie taki paseczek na środku. I tak lekko to sobie zamkniemy i on, ten rękawek będzie nam tak troszeczkę na ramionkach opadał. Zobaczcie, jaki to tutaj przybrało kształt. Widzicie? On tak lekko tutaj opada z tej strony. Siup! Tutaj. Także w ten sposób będą wyglądały ramionka. A ja Wam za chwilę pokażę jeszcze, jak zszywam bluzeczkę. I pokażę Wam jeszcze na przykładzie jednej niteczki, jak chowam nitki, żeby nie wystawały, nie wyglądało to tutaj tak okropnie, jak to w tym momencie wygląda. Więc na drugiej stronie robicie dokładnie to samo, czyli nabieracie sobie oczka na rękawek w okolicy czwartego paska. Zobaczcie, raz, dwa, 3, 4, w połowie czwartego paska nabieramy 46 oczek, jedno tutaj na samym środku szwu i po drugiej stronie również 46 oczek. I nabieramy je robiąc 3 oczka i opuszczając jedno, znowu 3 oczka i opuszczamy jedno i tak dalej. I tak robimy zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony rękawka. Ja za chwilę do Was wrócę i pokażę Wam już wykończenie tej bluzeczki, czyli jak zszywać i jak chować nitki. Jak zszywać robótkę, żeby nie było widać szwu z części tutaj naszej zewnętrznej. Pamiętacie, że ja przerabiałam zawsze oczka brzegowe, dzięki czemu, zobaczcie, tutaj widać u mnie takie dziurki. Zobaczcie, tutaj mam dziurkę, tu mam dziurkę, tu mam dziurkę, tu jest dziurka i dzięki temu będzie mi łatwiej zszywać. I tak, oczywiście tutaj na samym brzegu musimy porządnie sobie złapać dwie części ze sobą, żeby nam tutaj równo to wszystko wyglądało. I co dalej? Zobaczcie, dalej. Wygląda to tak. Popatrzcie. Tutaj jak się wbijemy pod nitkę, zobaczcie, mamy dwie takie nitki. Wbijamy się pod dwie nitki, przeciągamy i teraz z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Czyli tu mamy jedną nitkę i drugą. I przeciągamy niteczkę. I wracamy do tej części. I znowu patrzymy, wbijamy się pod te oczka. Tu mam jedną nitkę, a tu mam drugą. I przeciągam. Następnie wracam do tej drugiej części i znowu wbijam się tu w to miejsce, gdzie ostatnio się wbijałam. Tu mam jedną nitkę, a tu mam drugą.
i przeciągam. I znowu, tu mam jedną nitkę, a tu mam drugą. I przeciągam. I wracam. Jedna i druga. Z tego, co tam się orientuję, jest to chyba ściek materacowy, bądź jakoś tak inaczej. Nie wiem, jak to się nazywa, bo ja po prostu tak zszywam, a nie obchodzi mnie jego nazwa tak naprawdę. Więc tu mamy niteczkę, tu i zaciskamy. Zobaczcie, nawet szyjąc innym kolorem, zobaczcie, tu mam jedną nitkę, tu mam drugą, zszywam. Jak to zaciągam, to nie ma tutaj śladu. A zobaczcie, jaki ładny wychodzi nam szefek, jakby tutaj po prostu to było wszystko razem zszyte. Więc wygląda to tak. Jeszcze raz tylko pokażę. Jedna nitka, druga nitka, tu zaraz przy samym brzegu i przeciągam. I następnie mam, wracam do tej strony. Jedna nitka, druga nitka, przeciągam, dociskam, dociągam i zobaczcie, nie ma śladu, nawet jeżeli szyjecie innym kolorem. I tak zszywamy sobie sweterek. A za chwilę jeszcze pokażę Wam na koniec, jak chować nitki w robótce. Zobaczcie, nadziewam sobie tu jedną z niteczek, które mi tutaj wystają. I co będę robić? Zobaczcie, przejdę sobie tutaj niteczką do miejsca, gdzie mam szefek. I zobaczcie, tak jakby nawijam tą tą igiełkę pomiędzy te tutaj takie żeberka od oczek. I w każde takie żeberko się sobie wbijam nitkę, następnie przeciągam ją i wracam, ale teraz z drugiej strony i z drugiej strony robię to samo, czyli w takie żeberka tutaj od moich oczek przeciągam, przewijam sobie tą nitkę z igłą i wyciągam z drugiej strony. Jak sobie to naciągnę, ucinam nitkę i zobaczcie, nic mi nie wylezie, a nitki są schowane praktycznie, powinny być niewidoczne. Następnie pokażę Wam jeszcze może tutaj tą jaśniejszą niteczką. Zobaczcie, nadziewam sobie igiełkę i teraz mam tutaj przy dekolcie schować sobie. Zobaczcie, tutaj jest ten nasz łańcuszek i biorę sobie tą niteczkę i popatrzcie. Robię sobie w ten sposób. Raz tu, tak jakby tak okręcam sobie tą igiełkę wokół tych żeberek od tego warkoczyka. W ten oto sposób. Przeciągam nitkę. O, wypadła mi. Jeszcze raz. I znowu, zobaczcie. Tutaj, tu jest ten nasz warkoczyk, a ja sobie tutaj w jedną część tego warkoczyka się wkręcam jakby. I przeciągam nitkę. Odwracam sobie i z drugiej strony w ten warkoczyk wkręcam się tym razem w drugie żeberka od tych nitek, od tego warkoczyka. I również przeciągam. Zobaczcie. Praktycznie nie widać, że była tam nitka schowana i mogę ją równiutko przy samym brzegu tutaj uciąć i mam gwarancję, że ona mi nie ucieknie. Tak, zakręcona. Przerabiam trochę tu i zawracam i przerabiam z drugiej strony. I tak chowamy sobie wszystkie nitki. I po schowaniu nitek, po przerobieniu i zamknięciu rękawków, po zszyciu brzegów, Wasza bluzeczka powinna wyglądać właśnie tak. Czyli, o, jak ta moja dziureczkowa bluzeczka, którą sobie nazwałam Striped Horse, czyli pasiaste dziury. Więc jeżeli dotrwałaś do tego momentu, bądź stworzyłaś sobie taką bluzeczkę, pozostaw po sobie jakiś komentarz w postaci lajka, bądź zasubskrybuj mój kanał, żeby otrzymywać informacje na temat dodanych przeze mnie kolejnych filmików. Ja Ci bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.